Ogniwa cynkowo-węglowe, kiedyś popularne, na przykład bateria płaska, obecnie wypierane przez ogniwa alkaliczne. Ogniwo alkaliczne w formacie AA może mieć nawet pojemność 2 amperogodzin. Ciekawa właściwość, świeże ogniwo upada twardo, a rozładowane podskakuje. Jak to zapamiętać? Puste podskakuje. Ogniwa litowe, większe napięcie początkowe, większa pojemność, nawet 3 amperogodziny i mniejsza rezystancja wewnętrzna. Istnieje znacznie więcej ogniw elektrochemicznych. Jakie wykorzystujecie we własnych projektach?